Kilka dni temu po raz ponowny umieściłem na głównej stronie mojego kanału tak zwany zwiastun. Został on chwilowo wycofany. Być może część osób go widziała. Jest to na tym zwiastunie jest wykonana przeze mnie animacja, na której widać lądujący samolot i pojawia się później napis internetowy Kurs Rysunku. No więc chciałbym powiedzieć, że początkowo mój kanał miał być właśnie takim internetowym kursem rysunku, to znaczy miałem umieszczać na nim, miałem taką ambicję zbudować dla początkujących, dla osób, które chcą być architektami, dostarczyć na moim kanale w postaci filmików, no najprościej to się po prostu robi, komplet informacji po to, aby takie osoby mogły nauczyć się rysować, aby mogły podejść do egzaminu na Wydział Architektury. Ja już mam to za sobą, postanowiłem w ten sposób podzielić się z moim doświadczeniem. I mam tutaj pewne wyrzuty sumienia, mianowicie robię to już, jak się przekonałem, 3 lata. Przez ten czas mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Kiedy zaczynałem ten projekt 3 lata temu, nie ukrywam, że byłem w zupełnie innej sytuacji niż teraz i jakoś nie mogę tego projektu skończyć. I jakoś tak parę dni temu postanowiłem po raz kolejny odświeżyć ten projekt i jeszcze raz umieściłem ten zwiastun, przy czym przerobiłem go troszeczkę w edytorze wideo. Tam zamiast wyświetlać się raz, wyświetlał się razy 4. I jak zwykle ten zwiastun wywołał nie taką reakcję jak trzeba. To znaczy po raz kolejny zaczęły do mnie zgłaszać się osoby, które chciałyby uczyć się rysunku. No więc jest pewien problem, mianowicie ten problem jest nadal, to znaczy ja nie bardzo mam czas na to, aby taki materiał z pełną odpowiedzialnością przygotować. Dlatego z wielką przykrością chciałbym powiedzieć, że w najbliższym czasie te materiały prawdopodobnie kompletne nie powstaną. Tym niemniej zachęcam do odwiedzania kanału, zachęcam do oglądania filmików, ponieważ już mnóstwo tej wiedzy, jaką trzeba mieć, aby do takiego egzaminu przystąpić. Mnóstwo tej wiedzy już mimo wszystko lepiej lub gorzej udało mi się przekazać. Nie jestem w stanie obiecać, że ukończę ten cykl zgodnie z założeniem w najbliższym czasie. Tym niemniej jest już od czego zacząć i serdecznie zapraszam. A w międzyczasie może opowiem o tym, co robiłem ostatnio. To, co widać tutaj, nie wiem, czy w ogóle dużo osób zgadnie, co to jest to, co tu widać, co to jest za przedmiot. Młode pokolenie już prawdopodobnie nie pamięta, ale to jest film. I jest to film, taki prawdziwy film, kinowy. Jest on wykonany na standardowej taśmie, na jakiej kiedyś się filmy kręciło. I tu może widać, albo i nie, co na tym filmie jest, a mianowicie, o, niech się ostrość złapie, jak widać tutaj są jakieś postaci, no więc jest to rolka filmu, który został wykonany podczas ślubu moich teściów. Odkryłem tą rolkę jakieś 9 lat temu chyba i bardzo byłem ciekaw, co to jest za film. Nie wiem, czy ktoś z moich widzów jest w stanie sobie taką sytuację wyobrazić, jak to człowiek, prawda, się nareszcie wmiksował do rodziny. Dzięki temu uzyskuje dostęp do takich, można powiedzieć, tajemnic rodzinnych. Jednym z nich jest właśnie ten film. No i naturalną siłą rzeczy bardzo chętnie bym zobaczył, jak wyglądali moi teściowie w takiej sytuacji jak ja, prawda? Bo tak jak ja tu się wyżeniłem do rodziny, tak wcześniej moi teściowie mieli podobne wydarzenie i bardzo chciałem ten film zobaczyć. Co się okazało, że w domu, oczywiście jak się nie trudno domyśleć, nie ma ani jednego urządzenia, na którym taki film można by obejrzeć. Ponieważ no, zazwyczaj mało osób w domu posiada projektor na taką taśmę filmową. No to co, można by było pójść, może w jakimś kinie odnaleźć taki aparat i sobie taką projekcję być może zafundować, ale się okazało, że to jest jednak problem ze względu na koszty. Nie ukrywam, że nie próbowałem zresztą takiego przedsięwzięcia zorganizować.
Nie wiem, ile wynosi wynajęcie sali. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to za film jest. Co to jest? Czy to w ogóle można publicznie zaprezentować? I tak oto przez wiele lat ten film tutaj tkwił i drażnił moją ciekawość. I ja cały czas szukałem metody na to, aby jednak się z treścią tego filmu jakoś zapoznać, żeby go obejrzeć. Pierwsza możliwość pojawiła się, kiedy nabyłem skaner, który posiadał możliwość skanowania negatywów. Są takie urządzenia, zazwyczaj są one troszeczkę droższe i jak tylko w takie urządzenie się zaopatrzyłem, pomyślałem, no teraz nie ma problemu, teraz taki film uda się zeskanować. I co? I okazało się, że wcale nie, że to jest niewykonalne ze względu na specyficzną konstrukcję tego urządzenia. Zeskanowanie tego filmu jest niemożliwe. Musiałby on być inaczej zamontowany w tym skanerze. To wówczas skanowanie staje się możliwe, ale zeskanowanie pojedynczej klatki zajmuje około minuty. Zeskanowałem mimo to kilkadziesiąt klatek, co złożyło się mniej więcej na 2 sekundy tego filmu i całą sprawę zarzuciłem, natomiast nie przestając o tym myśleć. I tak jakoś całkiem niedawno, myśląc jeszcze o tym, żeby tutaj kręcić regularnie właśnie filmiki na celów mojego internetowego kursu rysunku, zaopatrzyłem się w urządzenie, które się nazywa internetowa kamerka. To jest już trzecie tego typu urządzenie, które posiadałem. I trzecie urządzenie, które z różnych przyczyn nie działa, niestety. W związku z czym ja to urządzenie nabyłem i prawie że o nim zapomniałem. Natomiast okazało się, że ono nie działa. Powiedzmy, jego przydatność do celów kręcenia filmów tutaj dla mojego kanału jest zerowa, ponieważ z jakichś dziwnych przyczyn, być może mam za wolnego laptopa w domu i to urządzenie nie jest w stanie jednocześnie zarejestrować obrazu i dźwięku tak, żeby pomiędzy jednym i drugim, żeby nie występowały żadne przerwy i żeby to jedno z drugim było zsynchronizowane, w związku z czym odpuściłem sobie całą tą zabawę do nagrywania tych filmików. Używam telefonu, co jest maksymalnie niewygodne i jest dodatkową przeszkodą. I kamerkę miałem już odłożyć do pudełka ze złomem elektronicznym. Mam kilka takich pudełek w związku z moją działalnością pseudo-krótkofalarską. Natomiast zauważyłem, że ta kamerka być może nie nadaje się do kręcenia filmików na moim sprzęcie. Natomiast, co ciekawe, nadaje się do robienia niezbyt dobrej jakości zdjęć. I zacząłem bardzo intensywnie myśleć, czy do czegoś tej kamerki nie można wykorzystać. I nagle wpadłem na pomysł, że można by spróbować ten oto tutaj filmik przefotografować klatka po klatce za pomocą tejże właśnie kamerki. Przy czym oczywiście nie wiedziałem nawet, jakiej długości jest ten film, ile klatek będzie do przefotografowania, ani w ogóle jak się do tego zabrać. No więc po jakimś czasie wymyśliłem takie oto urządzenie, które tutaj może teraz pokażę, jak ono wygląda. A mianowicie, jako osoba posiadająca doświadczenie w budowie makiet, wykonałem oczywiście z introligatorskiej tektury, tak jak to się robi normalnie w praktyce architektonicznej, jak to wygląda sprawa z makietami, wykonałem taką oto tekturową, nazwijmy to prowadnicę, która posiada tutaj o, z tej strony takie okienko, dzięki czemu można tutaj wsunąć tutaj można tą rolkę wsunąć, o, czego ja oczywiście teraz nie będę robił, bo jest to dosyć trudne. Następnie tutaj na specjalnej konstrukcji wykonanej z tejże tektury, tutaj za pomocą tak zwanego pistoletu klejowego, to są moje ulubione narzędzia ostatnio przy tego typu konstrukcjach, na filmikach, na których prezentuję korzystanie z rzutnika zabawkowego do celów wykonywania grafiki. Tego typu rozwiązania już pokazywałem, więc to dla osób, które oglądają filmy na moim kanale, nie jest zaskoczeniem. Mianowicie tutaj wykonałem taki coś na wzór statywu. Chodziło o maksymalną sztywność tego całego zestawu. I teraz wystarczyło za pomocą tego oto patyczka do szaszłyków
taki włożony filmik przesuwać o 4 oczka performacji za każdym razem i za pomocą zamontowanego tutaj na switcha zamontowanego tutaj na kamerze wykonywać pojedyncze ujęcia. I w ten oto sposób wykonanie, przefotografowanie takiej jednej klatki już nie zajmowało pół minuty, tylko kilka sekund, w związku z czym w ciągu minuty można było przefotografować, no, przy maksymalnym pośpiechu do 10 klatek. Jak się okazało, ten film składał się z około 4000 klatek i dzięki temu po jakimś czasie udało się ten cały film w miarę przefotografować klatka po klatce, następnie korzystając z aplikacji do zamiany pojedynczych plików JPG w plik multimedialny w formacie MP4. Udało się zamienić to na film, definiując czas wyświetlania każdej z klatek i dzięki temu po latach mogłem ten film zobaczyć i moją ciekawość zaspokoić. Co ciekawe, umieściłem ten filmik na moim kanale YouTube, zresztą jako prywatny, jako niepubliczny i rozesłałem linki po rodzinie. I proszę sobie wyobrazić, że jak do tej pory jedna osoba ten film obejrzała, natomiast nikt tego w żaden sposób nie skomentował, nawet faktu otrzymania ode mnie informacji o tym filmie. Ten film został nakręcony, no już nie chcę skłamać, około 40 lat temu. Tak więc, jak się okazało, moja mozolna, mrówcza praca, bo jednak proszę sobie policzyć, ile trwa przefotografowanie 4000 klatek, nawet jeżeli to się robi w tempie około 5 do 10 klatek na minutę, to jednak troszeczkę czasu mi to zabrało, kilka dni, nie mówiąc o całym czasie poświęconym wcześniej na zbudowanie tego oto praktycznego urządzenia. I tak jak mówię, w rezultacie tak naprawdę jedno wyświetlenie, zero komentarzy. I to bardzo dobrze pokazuje też to, z czym styka się architekt w swojej codziennej pracy. Niestety trzeba mieć dużo uporu. Ta praca niestety, praca architekta wymaga mnóstwo czasu. To są projekty, które trwają miesiącami i kiedy się już taki projekt ukończy, no to niestety trzeba być przygotowanym na to, że tej pracy tak naprawdę nikt nie doceni. Przynajmniej to docenienie, no mało tak naprawdę rekompensuje cały ten trud i całe serce włożone w tą pracę. Tak więc wszystkim kandydatom na architektów, którzy oglądają te filmiki, bardzo proszę tych wszystkich kandydatów o rozpatrzenie tej kwestii. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.